Rolnicy zapowiedzieli, że pomogą w chronieniu polskich granic przed nielegalnymi imigrantami polscy gospodarze zapowiedzieli, że do walki z uchodźcami użyją gnojowicy, która będzie miała za zadanie skutecznie ich odstraszyć zwłaszcza muzułmanów. Zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał. Rolnicy również zdają sobie sprawę z tego, że nielegalni imigranci to DLA naszego kraju realne zagrożenie. My, rolnicy, szczególnie ci, którzy mają pola przy granicy białoruskiej, silnie współpracujemy z funkcjonariuszami Straży Granicznej, z policją, z wojskiem. Często też pomagamy informując, gdzie są imigranci, tłumaczą działacze ogólnopolskiego oddolnego protestu rolników. Jak zapowiadają, nie mogą dłużej czekać, aż ktoś zrobi porządek z tym, co dzieje się na granicy. Służby pracujące na granicy są coraz częściej atakowane. Przez ten weekend doszło do kilku szturmów na polską granicę przez kilka kilkudziesięcioosobowych grup uchodźców. Straż graniczna jest coraz mocniej atakowana. Nie będziemy dłużej czekać, aż ktoś zrobi z tym porządek. Włączamy się w akcję obrony naszych granic. Będziemy polewać świńską gnojowicą tereny pasów przygranicznych, wykorzystując do tego nasz sprzęt, mówi Hubert Ojdana, rolnik spod Hajnówki. Z kolei rolnicy, którzy posiadają pola niedaleko granicy z Ukrainą narzekają, że pojawiają się zakłócenia w systemach nawigacji, co znacznie utrudnia im pracę. Każdy opryskiwacz, kombajn siewnik czy nawet rozrzutnik do obornika wykorzystuje pozycjonowanie nawigacji. Opcja satelitarna jest kluczowa w rolnictwie precyzyjnym. Jak są zakłócenia, to praca staje, jest sparaliżowana, mówi jeden z tamtejszych rolników. Problem z tym mają przede wszystkim nowsze traktory, które wykorzystują nowe technologie, w tym nawigację satelitarną, która przez działania przygraniczne wojska polskiego jest zakłócana.